Od razu powiem, ja absolutnie nie uważam, że to jest przekleństwo. Ja widzę tylko same plusy mojego spotkania z Patrykiem. Kiedy byliśmy na pierwszym roku, poszliśmy sobie na Wawel, usiedliśmy, patrzyliśmy na Wisłę i z moim przyjacielem z roku, Danielem Szczypą, rozmawiam. I tam rozmawialiśmy na temat właśnie naszych marzeń i ja mówię, ja to chcę w Hollywood być. Wycinałem głos oryginalny i podkładałem swój, tak samo jak zagrany, jak i puszczałem ludziom i oni mówią, no co mi puszczasz, no przecież wiem, oglądałem. A ja mówię, jest, udało się, nikt się nie skapnął, że to, nie, że to ja. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj naszym gościem, mogę chyba powiedzieć w końcu, jest pan Piotr Stramowski. Bardzo się cieszę, jeden z najpopularniejszych, bardziej znanych aktorów, ciągle jeszcze młodego pokolenia. Dzień dobry, dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Panie Piotrze, bo rzeczywiście zapowiadaliśmy, że czekamy na pana i nie wiemy, co się stało, więc gdyby pan powiedział dwa słowa, co tam się wydarzyło, że pan do nas nie dotarł i nie mógł pan jeszcze przekazać, że jest to niemożliwe. No właśnie, bo ja na złą ulicę pojechałem, bo to jest po prostu, ja myślałem, że mam jechać na Jaruzelską, a nie na... Właśnie, jak się nazywa ta ulica? Jubilerska. Jubilerska, no więc właśnie, bardzo podobne nazwy. Pomyliło mi się i nie przyjechałem. Nie, tak na serio, to utopiłem telefon i nie było kontaktu, a byłem w miejscu, gdzie nie było, zasięg jest wszędzie, ale nie miałem drugiego telefonu, a wszystko mam zapisane w swoim kalendarzu. Trochę żyję z dnia na dzień i po prostu rano już za późno zadzwoniłem do Moniki. Okazało się, że... agentki. Mhm. Tak. Tak. Agentki mojej Moniki. I okazało się, że wywiad był wcześniej. Także wszystkich przepraszam za moją nieobecność i niedyspozycyjność, ale już jestem. Ale my wszyscy bardzo się cieszymy, że pan do nas dotarł i że się nic złego nie stało. Panu telefon niestety, ale... Ubezpieczony. Dobrze. Damy radę. Dobrze. Wygląda pan na bardzo wypoczętego i wakacyjnego. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to czasami włosy stawały mi dęba na głowie, jak bardzo jest pan osobą zajętą i jak bardzo wiele projektów pan realizuje. I też takie troszeczkę poczucie, że czy pan posiadł tą trudną sztukę rezygnacji, żeby powiedzieć sobie, nie, tego nie robię, może to nawet nie jest zły projekt, ale muszę sobie trochę przestrzeni w sobie zrobić. Tak, to jest dobre pytanie i akurat w odpowiednim czasie pani je zadaje, bo właśnie odrzuciłem dwa projekty ze względów przeciążenia trochę swojego organizmu, bo faktycznie odkąd tak naprawdę zacząłem pracować w 2015 roku w filmach i jakoś ta ciągłość jest nadal zachowana i bardzo dużo tych projektów realizuję. I ciężko było mi odmawiać, ale też czułem taki flow, że chciałem brać dużo rzeczy, różnych rzeczy, żeby się sprawdzić w różnego rodzaju formatach. Ale powiem szczerze, że ostatni format mnie troszkę zmęczył. Program tak rozrywkowy, w którym brałem udział. Twoja twarz brzmi tak, znajomo, tak. Był dla mnie ciężki, stwierdziłem, że już po tym postaram się trochę odpocząć i może bardziej pomyśleć o sobie. Mam na myśli tutaj właśnie ten czas wolny, którego miałem bardzo mało. A poczułem wewnętrznie, że bardzo tego potrzebuję i nie można przez 8 lat non-stop zasuwać. Te przerwy moje w pracy były krótkie, bo nie wiem, najdłuższą miałem chyba tam kilka miesięcy, ze 3 lata temu, czy 2,5, gdzie nic nie robiłem. To się naładowałem na kolejne 2 lata, ale teraz zdecydowanie widzę, że chciałbym jednak postawić na jakość i być może tych projektów troszkę mniej robić, ale takie, które sprawiają mi, znaczy w których będę mógł się 100% realizować i też będę mieć poczucie tego, że to, co robię, gdzieś tam ma taki wydźwięk i o czymś opowiadamy. Trochę takim projektem był ostatni projekt u Agnieszki Holland, gdzie właśnie skończyliśmy zdjęcia i pierwszy raz od dawna poczułem, że biorę, chyba w zasadzie można powiedzieć pierwszy raz. Był to taki dla mnie projekt bardzo też osobisty, bo sam jeździłem na granicę polsko-białoruską pod koniec 2021 roku, kiedy zaczął się kryzys humanitarny.
I byłem wolontariuszem, więc tam swoje przeżyłem. Później troszeczkę to, o tym zapomniałem i wchodząc na casting po ponad roku do Agnieszki Holland, to po prostu poczułem, że to wszystko siedzi i jest tak świeże, gdzie wydawałoby się, że ten czas spowodował, że o tym zapomniałem i miałem taką olbrzymią chęć, żeby się dołożyć do tego projektu i przekazać gdzieś tam to, czego doświadczyłem, będąc wolontariuszem, że z jakąś taką niesamowitą chęcią przystąpiłem do tego projektu i po prostu czuję różnicę, kiedy robię coś, bo nie wiem, bo dostałem i okej, no nie wiem, kolejne doświadczenie przed kamerą, kolejne szukanie postaci, które jest doświadczeniem, bo każde dla mnie, każde uczestnictwo w projekcie kolejnym jest dla mnie jakimś nowym doświadczeniem i czegoś nowego dowiaduję się o sobie, o swoich umiejętnościach, bądź gdzieś tam wadach, ale szukam siebie, a w tym projekcie po prostu czułem, że no tak jakbym się zalogował na 100% i dał siebie 100% i wiem, że to, co przekazaliśmy tam i też czuć to było od całej ekipy filmowej, że mamy, jesteśmy bardzo zaangażowani, jest to dla nas ważny temat i chcemy go przedstawić właśnie nie w krzywym zwierciadle, tylko bardzo mi się podobało, że przedstawiamy go, można powiedzieć, paradokumentalnie. Tam nie ma jakiejś, nie zajmujemy strony, tylko przedstawiamy fakty i odtwarzamy. Więc jakby sceny, które widziałem na planie, nawet te, w których nie brałem udziału, są bardzo podobne do tych, które obserwowałem, będąc wolontariuszem. I ten, no, jest to dobrze napisane i wydaje mi się, że to jest ważna historia. Więc jakby to był taki projekt, który spowodował, że chyba już jestem w takim miejscu, że mogę sobie pozwolić na to, żeby trochę tych projektów podrzucać i skupić się na tym, co bym chciał zrobić. I właśnie dwa poszły w las. Ale kosztem tego opaliłem się, jak widać pewnie. Właśnie wróciłem z wakacji z cyklu. Ale też zauważyłam, że aktorstwo panu nie wystarcza. Bo nawet to, o czym pan mówił teraz, i ten wolontariat, ale też jeszcze i inne takie akcje społeczne, w których pan brał udział. No ale też w zeszłym roku chyba w Zakopanem jakieś biznesowe... A tak, no, to jest tak, więc... biznesowa noga moja jest, tak, stawiam swoją biznesową nogę. Na razie udzieliłem wywiadu dla pisma My Company, nawet miałem okładkę. Mówiliśmy o naszym funduszu, który się kształtuje. Można powiedzieć, że nabieramy masy teraz, żeby zaraz gdzieś wystartować. Przygotowujemy się do wejścia na giełdę w tym roku. Jesteśmy taką spółką technologiczną, wchodzimy w nowe technologie, też w gaming w dużym stopniu. No i teraz można powiedzieć, że jesteśmy na etapie gdzieś tam pozyskiwania inwestorów i też takich, można powiedzieć, partnerów biznesowych, dużych partnerów międzynarodowych. I spodobało mi się to, jakoś dobrze się w tym poczułem. I cieszę się, że właśnie mam troszeczkę taką odskocznię od tego mojego świata, który jest taki bajkowy. Mówię o tym aktorstwie i o tym świecie naszym filmowym, ściankowym, gazetkowym, które jest skupione na... zupełnie inne jest i trochę fajnie jest, dobrze się z tym czuję, że jakby potrafię z tego wyjść i spojrzeć trochę na siebie w tej rzeczywistości aktorskiej z trochę inaczej. Więc to mi na pewno służy i to też jest coś, czym się dosyć mocno zajmuję od ponad roku. Mhm. Także tyle na temat biznesu. Piotr Samoski również biznesmen, czyli jak powiedziałam, że właśnie trochę nie wystarczają te rzeczy. Natomiast bardzo mnie cieszy to, co pan mówi o tym, że zaczyna pan jakoś rezygnować, bo oglądając filmy z panem, w wielu tych rolach czuło się pewien potencjał, który mógłby pana dalej ponieść, natomiast potem przychodził jakiś projekt, który znowu nie dało. I właściwie taki pana, rozumiem, większy taki debiut, film w spirali, bardzo oryginalny w jakiś sposób, gdzie zagrał pan ze swoją... wtedy jeszcze nie żoną. Mm.
I to było takie dosyć ambitne chwile, momentami może troszkę pretensjonalne, ale takie sięgające do takich wzorców, tego trochę drogi, jak nóż w wodzie. Porównywany, czy też już, nie wiem, pana Hryniaka też był taki jakiś film. Też takim w każdym razie motywem tego trzeciego, którego bierze się do samochodu. I to była taka rola grana na dużych zbliżeniach na twarz, właściwie rola o emocjach. I tak by się wydawało, że w tamtą stronę może pana kariera i amplua pójść. Natomiast chyba jakimś wielkim darem losu, ale jednocześnie przekleństwem potem było spotkanie Patryka Wegi, który stworzyliście tą postać Miami, która w Pitbullu wyróżniała się mimo całej gamy wspaniałych aktorów. Myślę, że bardzo przyjemnie się panu grało jako mężczyźnie taką postać. No tak, to było takie spełnienie marzeń trochę dzieciaka, zwłaszcza, że to był mój drugi film, w którym zagrałem pierwszy film w Spirali, bardzo ważny dla mnie, niesamowicie ważny. Jeszcze grany na, kręciliśmy to na taśmie 35 mm, więc to w ogóle jakby magia, poznałem taką magię prawdziwą kręcenia filmów, że ten dubel jest ważny, że nie mamy tyle tej taśmy. Nie możemy sobie po prostu powtarzać w nieskończoność. Też ekipa, to był taki ważny projekt dla mnie i wtedy poznałem moją wtedy przyszłą żonę, więc taki osobisty też. A później, że tak powiem, wjechał Wega, gdzie od razu powiem, ja absolutnie nie uważam, że to jest przekleństwo. Ja widzę tylko same plusy mojego spotkania z Patrykiem. Bardzo lubię z nim pracować. Zrobiliśmy już parę projektów. Nie wiem, może w tym momencie jest jakoś tak, że każdy poszedł w swoją stronę. Wydaje mi się, że jesteśmy w innych miejscach, ale chciałbym kiedyś się z nim jeszcze spotkać, bo bardzo lubię z nim pracować. Jest jeden z niewielu reżyserów, o ile jednym z dwóch, których spotkałem, który tak mocno wie, czego chce i tak potrafi poprowadzić aktora i też pozwolić mu na takie pewne szaleństwo, i które nie jest, nie wychodzi komicznie, tylko ma taką odwagę na to, żeby zaufać aktorowi. Oczywiście później możemy dyskutować na temat tego, na temat różnych jego filmów, ale mówię o samej pracy nad postacią, co mnie najbardziej interesuje, bo jakby gdzieś tam chcę szkolić ten warsztat cały czas sobie. To jest nieocenione, to co dał Patryk. Mówię o przygotowaniach, o tym czasie właśnie, który mamy na to, żeby wejść w rolę, o rozmowach na temat postaci. Mi to, ta łatka nie przeszkadza, zwłaszcza, że, bo to jest zabawne, bo dużo osób mówi, że ja mam tą łatkę Wegi, a filmy, w których gram ostatnio od paru lat, w ogóle nie, są zupełnie inne i nie gram w tego typu kinie akcji, już dawno nie grałem. No jeszcze był tam Fighter też, prawda? No to 4 lata temu. Tak. To już dawno. No już tak, może. Więc jakby od paru lat, naprawdę. W każdym razie takie męskie kino plus komedie romantyczne, trochę seriale. Tak. No właśnie chciałbym powiedzieć, bo też takim ważnym projektem dla mnie, który dużo zmienił i też widzę, bo to czuć, jakby w którym jestem miejscu. I czuję, że teraz jest dla mnie jakaś taka zmiana. W ogóle dużo rzeczy się u mnie w życiu zmieniło. Zmienia i jestem na jakiejś takiej drodze dziwnej. Nie wiem gdzie, ale to jest przyjemne, ta niewiedza. Ale mówię o serialu Bracia w reżyserii Maćka Migasa, gdzie naprawdę mam wrażenie, że stworzyliśmy taki świat rodziny, i poruszyliśmy bardzo ważny temat takiej obecności w rodzinie, albo tak naprawdę braku tej obecności. Duchem może fizycznie jesteśmy, ale... I moi koledzy, bo może powiem, to jest czterech braci, ja, Nikodem Rozbicki, Mateusz Kościukiewicz. Ważny ojciec, tak, też, Jan Frycz. Tak. Damian Kret, gramy braci. No jest Jan Frycz i Kasia Gniewkowska, która gra naszą mamę. No i udało nam się, to naprawdę rzadko spotykane, żeby stworzyć taką na planie atmosferę rodzinną, że po już tych miesiącach, jak graliśmy,
to naprawdę wchodziliśmy tam i czuliśmy się braćmi, jakby teraz, jak spotykam Nikodema czy Mateusza, to naprawdę mam ochotę go przytulić i zostało coś z tego naszego grania, że się zbliżyliśmy do siebie. No to też jest takie zabawne w naszym zawodzie, że jakby wchodząc w te emocje, to, że jesteśmy tą tubą, tak, i jednak to my jesteśmy, wchodzimy w te emocje i realnie ich doświadczamy tym ciałem, mhm. to coś w tym ciele jest zapisane i jakby to jest ciężko to opisać, ale coś takiego jest, więc jakby ja mam bardzo miłe wspomnienia po tym projekcie, jeszcze z pierwszym chyba serialem, który naprawdę obejrzałem i chciałem oglądać, bo w części mam tak, że widzę 1-2 odcinki, zobaczę, a dobra, mniej więcej jak zagrałem, to już nie chce mi się dalej oglądać, a tutaj w ogóle też ze względu na to, jak podobało mi się, jak moi koledzy i koleżanki zagrali, no to chciałem to zobaczyć, jeszcze mi zostały 2 odcinki chyba do obejrzenia, muszę nadrobić. Łącznie jest 12 albo 13, już nie pamiętam. Ale bardzo gorąco polecam i faktycznie fajnie było zagrać z Janem Fryczem, który grał mojego ojca, i ta nasza taka... to spotkanie przed kamerami no też było ciekawe. Ja zawsze szukam, nie ukrywam, w projektach też takich osobistych gdzieś tam punktów, które mogę sobie rozładować. Jeżeli gram gdzieś kogoś, kto ma gdzieś jakiś problem w czymś, to automatycznie gdzieś tam ten problem jest, mam wrażenie, rozwiązywany też taki dla mnie, jako dla Piotrka i dla postaci. Też zobaczyłem, że pierwszy raz chyba dałem tyle z siebie w postaci Piotra, bo też grałem Piotra, w ogóle zabawne postać się nazywała, miała na imię Piotr. Jest zupełnie inny niż ja, ale jest jakąś wersją mnie w innych okolicznościach, w których mógłbym się gdzieś tam znaleźć w swoim życiu. Zupełnie innych, ale czuję siebie bardzo i czuję, że w tym projekcie bardzo siebie oddałem. Więc jakby to też jest... No takie właśnie mówię o tych zmianach. Mówi pan właśnie o zmianach, to bardzo interesujące. W jednym z wywiadów, i to takich sprzed kilku miesięcy, mówił pan, jestem chaosem. Totalnym chaosem, jestem totalnym chaosem. I właśnie, no a czy ta zmiana, że ten chaos chce się przerodzić w jakiś uregulowany porządek? Bo też widziałam u pana chyba na Instagramie albo Facebooku jakieś postanowienia noworoczne, oddychanie pudełkowe, medytacje transcendentalne, więc tak pan szukał jakiegoś takiego, że ten chaos pana jest... On jest moim towarzyszem i przyjacielem, odkąd pamiętam. Trochę bywa wrogiem? Gniewałem, trochę z tym gdzieś tam miałem żal do siebie, mam nadal często, że nie ogarniam, że potrafię, ja w ogóle jestem człowiekiem skrajności i potrafię zrobić coś na 100%, a później z drugiej strony, drugiego dnia potrafię, nie potrafię tego zrobić. Ale to chyba zależy od tego, czy mam na to ochotę i czy coś czuję i w ogóle tak bardzo intuicyjnie w życiu. Czasami instynktownie. I to trzeba rozróżnić, bo to jest ważne, żeby odróżnić instynkt od intuicji. Czasami wydaje nam się, że robimy coś intuicyjnie, a robimy instynktownie, i to nie do końca jest dobre dla nas. Znaczy dla mnie, mówię o sobie. Na pewno jestem w trakcie uporządkowywania tego. Tłumaczę sobie to tak, że może jest moment, że faktycznie, żeby coś naprawić, albo nawet nie mówię naprawić, tylko zmienić, bo rozmawiam o zmianach. To może trzeba to eskalować trochę i to czasami nawet bardziej wybije nam. Ja się czuję ostatnio, że jestem jeszcze bardziej chaotyczny, ale pozwalam sobie na to. No i zobaczymy, co z tego będzie i wyjdzie. Ale gdzieś tam głęboko w środku czuję, że jestem na dobrej drodze i cieszę się z miejsca, gdzie jestem i tu, gdzie jestem. Na początku był chaos, tak? Na początku był chaos. Tak? Słynne zdanie. Też coś takiego wybrzmiało u pana, co przypomniało mi, a nie mogłam odnaleźć jakiś wywiad z którymś z tych bardzo już starych, nieżyjących aktorów angielskich, szekspirowskich, albo to był Sir Olivier, albo to był Richard Burton, który mówił, kiedy gra się kogoś dobrego, jasnego, to jest taka rola, która przepływa przez aktora, ale odchodzi. Że to światło się zapala i odchodzi. Natomiast kiedy gra się postać mroczną, to osad tego mroku zostaje. O, no to aż mam ciary. Zgadzam się z tym. Jest coś takiego, zresztą nie bez powodu te postaci takie, tych antybohaterów są tak mocno zapamiętywane i w popkulturze zostają. Nie wiadomo dlaczego, lubimy oglądać seryjnych morderców, bo wykonują za nas mokrą robotę. Pewnie tak, jesteśmy w stanie, tak sobie to tłumaczę, doświadczyć czegoś i zobaczyć, pozwolić sobie na to, czego
w świecie, w którym żyjemy, nie możemy albo... Nie chcielibyśmy oglądać. No, jeszcze czego... Może inaczej, co zostało uznane za coś, czego nie można robić, tak? Bo mamy zasady, żyjemy według zasad. No i nie robi się złych rzeczy, założenia, staramy się tego nie robić, ale oglądać to, gdzieś tam dotykając tego, mam wrażenie, że gdzieś tam tego doświadczamy, a te emocje też są potrzebne. Mówię, żeby mieć świadomość, że one są w nas, żeby siebie poznać. Więc chyba stąd to jest. Miałem taką rolę jedną, która została ze mną, to jest ten Joker, którego zagrałem w dyplomie u Maji Kleczewskiej na szkole. I faktycznie coś jest, tylko że ja grałem postać, która jest, w teatrze założyliśmy tekst Elfriedy Jelinek, Babel, wtedy Maja zrobiła w Teatrze Polskim w Bydgoszczy część pierwszą Babela, nie powiem, chyba tak się odmienia. Babel w każdym razie. Tak, może, no. I ze studentami, to było jej pierwsze spotkanie ze studentami ze szkoły teatralnej i zrobiła z nami drugą część. Oczywiście Elfrieda Jelinek jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o opisanie. Można powiedzieć, że jak się czyta, to są jakieś katastroficzne ciągi myślowe zapisane, nie mające trochę momentami ładu i składu, ale łączące się w jakąś taką całość i taki czucio obraz, bym powiedział. No i Maja wpadła na fajny pomysł, znaczy to był pomysł, który chyba na tej samej zasadzie realizowała tą pierwszą część. No i co się okazało później, było świetne pod dyplom, bo mieliśmy tak zwane, takie jakby mikro monologi. Mogliśmy wybrać sobie z całego tekstu fragmenty, które nam odpowiadają i je połączyć w całość. Jakby z tego łączył się jakiś tekst nowy, wychodził zupełnie nowy, na podstawie oczywiście cytatów albo dłuższych, krótszych fragmentów z Elfriedy Jelinek, z tekstów Elfriedy Jelinek. No i pamiętam, że jakoś intuicyjnie, Maja powiedziała, intuicyjnie wybierajcie, co czujecie, chodźcie w to i obraz, który mi się ułożył, pamiętam, że zaczynało się to, ten blond, tak poczułem, ten blond farbowany aktor, do którego w ogóle nie jestem podobny. A pamiętam, że byłem wtedy takim trochę fanem. To było jakoś krótko po premierze nowego Batmana Christophera Nolana. Właśnie tego boomu na Heatha Ledgera, który zagrał Jokera i cały świat się zachwycił, że coś złamał w tej roli, w takim graniu tych antybohaterów. Jakąś prawdę dodał, bo zazwyczaj im być jakoś przerysowanie. On zrobił coś wyjątkowego i strasznie mi to fascynowało, co on takiego tam zrobił. W sensie, że cały świat się zafascynował tym. Czy cały świat, no bardzo dużo osób mówiło o tym, dostał Oscara pośmiertnie, jeszcze tego śmierć. No tak, to było takie dziwne, głośne. I stwierdziłem, że dobra, to ja po prostu na bazie tego tekstu będę człowiekiem, który jest zafascynowany Heathem Ledgerem jako aktorem, który zagrał Jokera i też by chciał być taki jak on. Jakby ja się przebieram za niego. A pamiętam, na tamte chwile było bardzo dużo takich osób, ja wertowałem internet, YouTube'a. Masa osób chciała być, pokazywała, kto lepiej go udaje przed kamerą. Aha. Były jakieś takie właśnie filmiki wysyłane przez ludzi. Można było to oglądać i ja trochę w to wszedłem. W sensie wszedłem w tę energię i zacząłem się fascynować tak na serio. No i fajnie, bo chyba dzięki tej roli dostałem później pracę w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, bo mnie Paweł Łysak zobaczył na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi i dał mi etat, gdzie grałem dosyć dużo i intensywnie, bo zrobiłem chyba ponad 10 spektakli w 2 lata, więc jakby non-stop mieliśmy próby i te spektakle. Ale mówię o tym Jokerze i on we mnie został. Ja po prostu tłukłem te jego monologi, w sensie tego kwestie na pamięć. Jeszcze przy tym, że tam mam taką umiejętność udawania ludzi, to gdzieś tam dobrze go udaję i po angielsku jestem w stanie, nawet robiłem takie rzeczy, że wycinałem głos, tak, byłem w szkole, wtedy miałem 3 lata, 4, wycinałem głos oryginalny i podkładałem swój, tak samo jak zagrany, i puszczałem ludziom i oni mówią, no co mi puszczasz, no przecież wiem, oglądałem, a ja mówię, jest, udało się, nikt się nie skapnął, że to ja. Bo chciałem doprowadzić do perfekcji, że ja mogę go udawać. I gdzieś tam ta energia została ze mną na pewno. Lubię to. Zastanawiam się, dlaczego do końca nadal mówię. Nie mam odpowiedzi. Jestem coś... Mam wrażenie, że Todd Phillips w najnowszym Jokerze
trochę rozszerzył to, bo rzeczywiście pokazał Joaquin Phoenix zupełnie innego Jokera, ale pokazał pewną kondycję człowieka w świecie, w którym żyjemy dzisiaj, że jakby ta kondycja jest no, słaba, kiepska, że trzeba być silnym, żeby dźwignąć to wszystko, zwłaszcza w dużym mieście, jeszcze przedstawione to Gotham jako pewnie jakiś tam Nowy Jork czy Chicago. A że ci ludzie już tak skrajnie pokazał słabsi, znaczy nie chcę, może bardziej wrażliwi, mm-hmm. albo nie mający tyle pokładów energii na to, żeby dźwignąć właśnie ten ogrom świata i ciężar, to wysiadają i nie są w stanie w nim funkcjonować i brodzi się w nich jakiś bunt, jakaś złość, jak sobie nie potrafią sobie poradzić, bo też nie ma ku temu narzędzi, nie wszystkich stać na psychologów, mm-hmm. a w ogóle jakby nie ma za bardzo na to przestrzeni. No i Todd Phillips pokazał tutaj takiego Joaquina Phoenixa, tak, który robi, staje się tym Jokerem. I to było bardzo ludzkie, dlatego wszyscy też tak się zafascynowali. Ja też bardzo mi się podobała rola Joaquina Phoenixa. Uważam w ogóle, że jest genialnym aktorem. I to, co pokazał, było niesamowite. Ale mówię właśnie, i widzę tutaj link taki z tego, co mnie fascynowało, to było właśnie to, dlaczego to się dzieje, skąd się bierze to zło. Zło nazwijmy, albo takie właśnie wyjście z jakichś torów, systemu, w którym funkcjonujemy, jakiś rodzaj transgresji, który nas wywala z tego świata, w którym żyjemy. Jest to niesamowicie fascynujące, jeszcze nie wiem dlaczego, ale myślę sobie teraz głośno, że znaczy, wcześniej o tym też myślałem, ale że to jest jakaś chęć złamania tego jakiegoś patternu i rzeczywistości, że jest jakaś niezgody w nas samych, że się nie godzimy na wiele rzeczy. Na formę wywiadów czasami, czasami usiądziemy, musimy przybrać, odpowiednio sobie usiąść. Daję przykład, nie? Że po prostu są rzeczy, te nasze schematy, w które wchodzimy i w które funkcjonujemy, one nie są wygodne, ale są tak jakby zakodowane w nas, że nie jesteśmy w stanie z tego wyjść, a chcąc z nich wyjść, musimy niesamowicie się natrudzić i wykonać, może nie natrudzić, ale wykonać pracę. A nie wszyscy wiemy, jaką pracę wykonać, bo jakby no, żyjemy w tych schematach, jakby rezygnując z tego, może nam się rozsypać cała rzeczywistość albo my z niej wylecimy, bo tak może być. Trzeba mieć też olbrzymią odwagę, żeby coś takiego zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no... Warto mieć struktury, ale które się można oprzeć, ale warto też czasami odpuszczać i zobaczyć coś, co robimy poza schematem, ale pana role są takie zdecydowanie męskie, obojętnie czy one są właśnie już tym policjantem, czy... Nieprawda, wygłosiłem, dostałem jedyną nagrodę, którą zresztą dostałem, to jest nagroda za najgorszego aktora, węża dostałem, w filmie Botox. Uważam, że to była rola komediowa, niedoceniana, ale byłaś... Ale tak, męskie, w każdym razie męskie kino, no jakby bardziej to albo komedio romantyczne, ale... Teraz, kiedy pan mówi też o tym, ale i też jakieś wcześniejsze wywiady, które z panem słuchałam, to przy całej właśnie takim, jest pan takim wzorem, takiego macho troszkę i mam wrażenie, że jest pan bardzo utkany też z kobiecej wrażliwości i pewnej wiedzy, którą kobiety panu przekazują. I to, jak pan mówi o tych kobietach reżyserach, chociażby właśnie ten debiut, który pana też w szkole teatralnej ukształtował, ale też umówiliśmy się, że nie wchodzimy w życie osobiste, więc nie, ale odnajduję w treściach, które pan wypowiada, domyślam się, czyje to są też wpływy, ale chcę zapytać ogólnie. Kobiety, a wrażliwość mężczyzn? Ja nie wiem, czy wpływy na pewno w ogóle ja jestem raczej osobą, która lubi, jak się z kimś spotykam, czy mam, znaczy nie mówię w ogóle z człowiekiem, to jestem bardzo ciekawy tego, co on ma do zaproponowania i jak się, zwłaszcza wchodzę w przyjaźń czy w związek, to lubię tę wymianę i często bardzo dużo rzeczy jakby staram się właśnie sprawdzić sobie, biorąc od tej drugiej osoby, czy to jest przyjaciel, czy dziewczyna, i sprawdzić, jak to funkcjonuje u mnie. Ale wracając do clue, do tej kobiecej energii, uważam, tak, ja czuję, że mam bardzo dużo w ogóle, tak, z natury, już abstrahując od wszystkich moich relacji z kobietami, po prostu mam taki
zabawne, bo właśnie wszyscy mnie odbierają jako tego macho z mięśniami, tam z pistoletem ganiającego, a tak naprawdę no, w zasadzie rola Miami'ego trochę była na tym zbudowana, na tej kontrze, bo starałem się bardzo dużo tej energii dać. A wtedy jeszcze nie byłem pod niczyim wpływem, bo jak ma pani na myśli Kasię, to byliśmy raptem chyba pół roku razem. I pamiętam, że właśnie chciałem taką wrażliwość bardzo tam wrzucić do tego filmu, do tej postaci, żeby był widać ten kontrast. Jak się obserwuje, to może tego nie widać, trzeba było to przeanalizować, no, ale wiem, że tam dużo tego dałem, nie chciałem być taki jednowymiarowy. Tylko, że ten facet, nie wiem, że on robi tą robotę taką brudną, ale w oczach ma coś takiego, żeby nie skrzywdził muchy, nie? Tak, liryczne spojrzenie jest. To się udało uzyskać. Więc ja lubię się tym bawić, no, ale to jest fajne właśnie, bo... no to jest takie, już tak powiem, to się sprawdza w kinie. Mam to w sensie połączenie takiej właśnie męskiej energii mocnej z tą kobiecą, jak zwał, nie wiem, wydaje mi się, ja to tak nazywam, jak pani to tak wyczuła, to pozwoliłem sobie też tak to nazwać. Że staram się sobie szukać właśnie tego balansu i w ogóle znowu się odniosę do świata, ale uważam, że w ogóle polega... No, te wszystkie strajki teraz o prawa kobiet, o równość w ogóle wśród ludzi, to mam wrażenie, że w ogóle chodzi o wyrównanie tej energii męsko-damskiej we wszechświecie, w rzeczywistości, w naszym społeczeństwie, której nie ma i ona jest zachwiana i zawsze będą up and downs. Ja zawsze to mówię, skoro przez tysiące lat mężczyźni byli wyżej, mieli większe prawa, więcej mieli do powiedzenia, to naturalne jest dla mnie to, że jeżeli jest bunt, nie wiem, jakaś zmiana, przewrót, to musi się przewalić na drugą stronę. Więc co w dzisiejszym społeczeństwie wydaje się, o, teraz kobiety obcinają włosy, walczą o prawa, chcą być niemalże mężczyznami, nie mówię wszystkie, ale jest taka tendencja, ruch, tak. Taki się nazywa radykalnym, feministycznym, nie lubię tego nazywać, ale no, jakby ja mam ku temu 100% zrozumienie, bo wiem, dlaczego tak jest, jakby ja to, nie wiem, jakoś rozumiem. I to się musi wyrównać, to są takie... więc wydaje mi się, że to, co teraz się dzieje, to nie jest jakby kwestia kilku lat, że coś się unormuje, ale to jest jakaś gigantyczna, dobra zmiana. Złe słowo. Lepsza zmiana. Zmiana na lepsze. Ale to będzie trwało, tak czuję, tak mi się wydaje. Ale super, cieszę się, że ludzie wychodzą i mówią na głos, czego potrzebują, czego chcą. No bo to jest ważne. Siedzieliśmy przez lata w domu gdzieś tam i nie komunikowaliśmy o naszych potrzebach. Mężczyźni chcieli być mężczyznami twardymi, nie mówić o swoich problemach, błędach, o tym, że płaczą. Facet nie płacze, tak? Facet jest twardy. No nieprawda, no. Facet płacze, nie jest twardy, ma tyle samo przestrzeni i prawa do tego, żeby poczuć jak kobiety, które z kolei były właśnie uważane za te, które mogą przeżywać sobie te emocje i wtedy się tuli i pociesza. No, jakby mężczyznę też można przytulić i pocieszyć. Nawet mężczyznę może przytulić i pocieszyć. Jakby ja jestem bardzo za tym, żeby mówić o tym, co się czuje. I podoba mi się wszelkie ruchy, nawet jakby wyglądały skrajnie, gdzieś momentami. Wiadomo, że różnie bywa. Też różne rzeczy są pokazywane w telewizji. Ale ogólnie to, że ludzie wychodzą i mówią, czego potrzebują, czego chcą, to jest jakieś wyjątkowo przepiękne dla mnie. A jakiej roli chce Piotr Stramowski? Już mówiliśmy, że to był ten Joker, ale to już nie powtórzy się. Chociaż może ktoś wpadnie na to chociażby, żeby znowu w teatrze to zaistniało. Nie, w teatrze nie. Ale też chyba kilka razy widziałam, że pan odwoływał się do Roberta De Niro. Tak, no to jest taka postać, która w ogóle to jest zabawne. To jest to absolutnie, już teraz mówiąc trochę językiem feministek, absolutnie symbol toksycznej męskości. Prawda? Tak. Jakby spojrzeć na jego wszystkie filmy. Tak. Tak, to zabawne, bo ja ostatnio miałem właśnie taką, zastanawiałem się nad tym,
Mówię, kurczę, czym się fascynowałem, jak byłem w szkole, a teraz patrzę na te filmy, nie wiem, czy właśnie Wściekły byk, chociażby pierwszy lepszy, genialny film Roberta De Niro, który traktuje kobiety w sposób okropny. No tak, to się zmienia, ale ta świadomość się nasza zmienia. Ale nie umniejsza to temu, że jest genialnym aktorem i ja po prostu idąc do szkoły, no miałem taki, nie wiem dlaczego, akurat w tamtym czasie, 2008 rok, chyba zaczęło się od Ojca Chrzestnego, jak zobaczyłem, po prostu zakochałem się w tym filmie. Nie taksówkarz najpierw? Nie, ten Ojciec Chrzestny, gdzie właśnie był Pacino, De Niro, a później zacząłem oglądać tego De Niro. Nie wiem, coś miałem takiego, że mnie fascynował, nie wiem czym, ale on coś takiego ma, że jak się go ogląda, to... to jest... właśnie nie wiem, na ile już po prostu on został taką ikoną aktorstwa, że po prostu to się już moja głowa sama odbiera go, że cokolwiek nie zrobi jest genialne. Na ile to jest to, czy on faktycznie jest jakiś wyjątkowy, nie wiem. Ale zdecydowanie jakby miałem z nim jakąś taką... jak lubiłem i Pacino, i De Niro, to jakoś bardziej empatyzowałem z De Niro i z jego postaciami. Nawet się tak trochę z nim utożsamiałem, że chciałbym być jak on. Każdy ma, chyba każdy aktor ma... Znaczy, inaczej, wielu aktorów, z którymi rozmawiałem, ma także inspirowało się albo fascynowało się jakimiś aktorami, no, czy postaciami. No ja miałem taki etap na De Niro i na Brando. No, ale Brando to jest w ogóle dla mnie już tuza. To jest genialny aktor. No, ale to tak wszystko szło na Amerykę? Nie ma jakichś aktorów? Nie, nie ma. Znaczy Czarek Pazura, już mu mówiłem, pozdrawiam cię, ciotku, cześć. Tak? Tak. A z tego starszego pokolenia, nie wiem, Zbigniew Zapasiewicz? Nie, moje. Nie? Czy w ogóle, wie pani... Może być na ty, możemy łamać schematy. Przyszliśmy na ty, nie, tak. Bezalkoholowo. Dobrze, Piotrek Stromowski. Nie, jakoś nie. Może dlatego, bo też nie oglądałem tego polskiego kina. Aha. Ale też nie czułem go. Ja jestem wychowany, urodzony w 87 roku, więc wychowany na latach 90., więc można powiedzieć, że to kino lat 90. takie nie najlepsze było w ocenie krytyków. Tak. Trochę specyficzny czas na kręcenie filmów, więc jak bardziej Chłopaki nie płaczą, Killer, Poranek Kojota. No ale tam znane, jeszcze też i Psy były, to. Tak? Więc to takie męskie. No tak, tak. Tylko tego akurat mi rodzice nie pozwalali oglądać. O. Psy, bo to taki mocny no kino. Tak. Kleli. Tak też. Ale nie zawsze ta Ameryka jakoś mnie. Ja pamiętam, że jak poszedłem już do szkoły, do Krakowa się dostałem i mieliśmy spotkanie z naszym rokiem. Byliśmy na pierwszym roku, poszliśmy sobie na Wawel, usiedliśmy, patrzyliśmy na Wisłę i z moim przyjacielem z roku, Danielem Szczypą, rozmawiam. I tam rozmawialiśmy na temat właśnie naszych marzeń i ja mówię, ja to chcę w Hollywood być. On na mnie spojrzał, mówi, słuchaj, nikomu się nie udało być w Hollywood i zaczął mnie, Daniel, słuchaj, jakby to może nie udało, mnie się uda. Jakby i to mam do dzisiaj, nie? W sensie czekam na ten moment, że to się wydarzy. Zresztą już otwierają się trochę nam te furtki przez platformy streamingowe. Zresztą mamy kolegów i koleżanki, które już sobie całkiem nieźle radzą za oceanem. Ale pamiętam właśnie, Daniel powiedział, bo mówi, bo ja byłem. I faktycznie był 2 lata, tylko że Daniel pojechał i zaczął tam pracować i jakby starał się od tej strony takiej, jakby właśnie, dobra, jadę jako no-name. Jestem jednym wśród setek tysięcy starających się o rolę. Nawet zagrał tam w jakichś rzeczach, to jest niesamowite, bo właśnie byliśmy na pierwszym roku, on mówił, że tam już w jakimś serialu gdzieś się pojawił, że to jest niesamowicie podobny do Hugh Jackmana. Naprawdę jest bardzo podobny i ludzie go zaczepiali na ulicy, czy jest Hugh Jackman. Ale on zrezygnował, powiedział, że jakby no, zdecydował, że wraca jednak. Bo jakby nie osiągnął tego, co chciał, i wrócił i się dostał do szkoły. No, ja powiedziałem, okej, no to była twoja droga, jakby szanuję, ale ja mam inną. I pamiętam, kłóciliśmy się o to. Więc jakby, no ja jakoś tak jestem sfokusowany na te Stany. Ostatnio w ogóle się wyłączyłem i byłem gdzie indziej. Chyba też przez to, że pojawiło się dziecko w moim życiu, więc jakby też te priorytety się zmieniły. I to takie skupienie też na sobie, które jest i bardzo pomaga w osiągnięciu kariery, zauważyłem i właśnie też na tym chyba to w dużym stopniu polega u wielu osób, że jakby no, mają swój plan i go realizują, jakby nie oglądają się na boki. No to tutaj ja jakby zostawiłem to, jak pojawiło się dziecko
I ta rodzina była ważna. A teraz mam jakoś tak czas znowu na to, żeby jakoś właśnie na nowo sobie wejść. W ogóle mam taki nowy rozdział w życiu. Mam nową partnerkę, tworzymy na nowo rodzinę i jakby dużo nowych rzeczy jest. I widzę tam światło, takie światełko fajne. I też czuję, że teraz jest moment na to właśnie, żebym sobie znowu te swoje cele pookreślał i zaczął sobie je realizować, ale już nie też na innych zasadach niż wcześniej, bo też dużo pozostawiam, że tak powiem, nie wiem co tam jest, ale tej sile, która nas spowodowała, że tu dzisiaj rozmawiamy. I oczywiście pracuję nad tym, rozpisuję sobie różne rzeczy, które chciałbym zrobić, miejsca, które chciałbym pojechać i sposoby, w jakie chciałbym osiągnąć coś. Ale zostawiam to taką dozę na to, że co ma być, to będzie. I jak, jeżeli jest mi to pisane, to po prostu to wskoczy. Już nie spinam się tak jak wcześniej. Po prostu troszkę z spokojem czeka pan na przypływ. No tak, nie to, że siedzę w moich rajtach z magicznego sklepu, bo dzisiaj musiałem kupić, bo nie zdążyłbym się, bo miałem krótkie i nie zdążyłbym się przebrać w domu. A może nie tak, ale po prostu trochę mam więcej luzu i zaufania do przeznaczenia, jak to zwać, no, tak bym powiedział. Zobaczymy, co z tego będzie, taki mam teraz etap. To ja myślę, że jest pana na dobrej drodze, tak? Jeszcze tak dobrze się czuję i staram się być tu i teraz. Cokolwiek to znaczy, ale starać się naprawdę nie wychodzić co chwila w przyszłość albo wracać do przyszłości, tylko starać się być w tym momencie i jak się złapię te sekundy, bo to są sekundy, że faktycznie czuję, to jest tak przyjemne, ale to są sekundy. Ja naprawdę jestem rozlatany, mówię, przez ten chaos i więc stąd że chciałem właśnie się jakoś ta medytacja ponad dwa lata temu, którą zacząłem praktykować ostatnio, trochę odpuściłem sobie. Też mnie naprowadziła, pozwalała mi osiągnąć te takie stany takiego spokoju i takiego bycia tu i teraz. Więc jakby gdzieś tam tego cały czas szukam i życzę sobie i innym wszystkim, żeby potrafili w tym być, bo to jest mega przyjemne. Bardzo przyjemny stan. Bardzo dziękuję panu za dziękuję również taką rozmowę i szczerość. Tu jest taki zwyczaj, że na końcu programu gość może, nie wiem, zaprosić do obejrzenia jakiegoś filmu, słuchać jakieś swoje credo, może odezwać się do naszych widzów już, niezależnie od pytań. Po prostu. A do której kamery? Tu. Tej? Tu, tak? Dobrze. Co mam coś powiedzieć? Dobrze, to ja powiem wszystkim widzom, że wysyłam wam dużo miłości. I życzę wszystkiego dobrego w waszych życiach, tak od serca. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na pana i wszystkich pana bliskich, dużej poczwórkowej rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu też bardzo za uwagę i jak zwykle czekam na wasze komentarze. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.